Co to jest w ogóle ta modlitwa? Może z podstawówki pamiętasz jeszcze krótką definicję, że modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Być może tak mocno się to wryło z okresu przygotowania do pierwszej komunii albo bierzmowania, że do dziś właśnie wspominasz jeszcze te słowa. Ale wypadałoby coś powiedzieć więcej na ten temat. Z pomocą przychodzi katechizm Kościoła katolickiego, czyli zbiór nauczania Kościoła w różnych tematach. I właśnie tematowi modlitwy poświęca jedną całą część, część czwartą, modlitwa chrześcijańska. Otwiera ją przepiękny cytat świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości. I tym cytatem można by w sumie skończyć nasze rozważanie, ale powiedzmy coś więcej na ten temat. Katechizm mówi nam o tym, że modlitwa to dar Boży. Dar Boży to znaczy, że Bóg obdarowywuje człowieka. Modlitwa to również przymierze, ale również komunia, czyli jedność między Panem Bogiem a nami. Pan Bóg nigdy nie narzuca się w relacji do nas. On zawsze czeka, aż my z pokorą, z wdzięcznością też za to, że wychodzi naprzeciwko nam, odpowiemy Mu naszymi słowami, w nasz sposób. Jeżeli chcemy być z kimś w żywej relacji, jeżeli chcemy z kimś pozostawać w żywym kontakcie, potrzeba nam rzeczywiście z tym człowiekiem, z tą osobą nawet bardziej rozmawiać. Potrzeba, żebyśmy dzielili się z tym kimś naszymi przemyśleniami, naszą radością, naszym smutkiem. Potrzeba, żebyśmy do tej osoby mówili. Nie może być tak, że to będzie tylko monolog. Jeżeli chcemy, by między nami a Panem Bogiem była żywa i trwała relacja, również potrzeba tego kontaktu. Tym kontaktem właśnie jest modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, jak to wiemy jeszcze z podstawówki. Jeżeli kogoś kocham, jeżeli mi na kimś zależy, to chcę jak najbardziej z tym człowiekiem spędzać czas, chcę poświęcać mu wiele uwagi, chcę z nim rozmawiać, mówić mu o tym, co dla mnie ważne, co mnie cieszy, co mnie raduje, ale też o tym, co mnie smuci, co dla mnie jest problemem. Tak samo będzie, jeżeli kochamy Pana Boga, jeżeli zależy nam na tym, by być z Nim w bliskości. Bo to, że Jemu zależy, to jest pewna rzecz. Panu Bogu zależy na każdym z nas. Przecież każdy człowiek jest Jego stworzeniem. Stworzeniem na Jego obraz i podobieństwo. I w każdym z nas Pan Bóg zaszczepia, można powiedzieć, taki boski pierwiastek. Przestrzeń, rzeczywistość, gdzie bije źródło wody żywej. I modlitwa ma nam pomóc w tym, żeby to źródło ciągle ożywiać, żeby ono nie wyschło, żeby to źródło, gdzie to miejsce spotkania, może nawet lepiej, ono było żywe, żeby tam wciąż była świeżość. Czy modlitwa jest czymś łatwym? Chyba nie do końca. Modlitwa potrzebuje zawalczenia o siebie. Modlitwa sama w sobie jest walką. Walką z naszymi słabościami, z naszą niemocą, niestałością, niekonsekwencją. O modlitwę trzeba zawalczyć. Można powiedzieć, że modlitwa jest takim placem boju, polem bitwy, na którym ścierają się siły, siły, które nas prowadzą do Pana Boga, które nas zbliżają do naszego Stwórcy, do naszego Ojca, z tymi siłami, które nas chcą od Pana Boga odciągnąć, które chcą nas przeciągnąć całkowicie w drugim kierunku. Co robić, żeby walczyć o modlitwę? Potrzeba przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości w
tym, że my idziemy za Panem Bogiem, że mimo wszystko, że jest wiele trudności, wiele spraw, które gdzieś tam nas w codzienność wciąż wpychają, to my chcemy iść za Panem Bogiem i być z Nim w stałym kontakcie. Jednak kwestią najważniejszą jest to, co w ogóle chcemy osiągnąć przez modlitwę. Czy chcemy spotkać Pana Boga, czy chcemy nawiązać z Nim te relacje, czy chcemy Go doświadczyć, czy po prostu chcemy lepiej się poczuć, bo tak wypada, bo tak się nauczyliśmy. Zatem życzę Ci, abyś przez swoją modlitwę rzeczywiście spotykał tego, który Cię stworzył, tego, który Cię ukochał i nawiązywał z Nim żywą i pełną przyjaźni relację.